1 stycznia wspominamy świętego Wincentego Marię Strambi, biskupa. Wincenty urodził się 1 stycznia 1745 roku w Sitavecchia, gdzie jego ojciec otworzył aptekę. W wieku 15 lat, pokonując opór rodziców, 4 listopada 1762 roku wstąpił do seminarium w Montefiascone, gdzie otrzymał tonsurę i święcenia niższe. Następnie uczęszczał do Collegio Nuovo w Rzymie, gdzie był audytorem dominikanów w Viterbo. Diakonem Wincenty został 14 marca 1767 roku w Bagno Reggio, gdzie w listopadzie objął funkcję rektora lokalnego seminarium duchownego. Tam też został wyświęcony na kapłana 19 grudnia 1767 roku. Czując powołanie do bardziej religijnego życia, Wincenty wstąpił do zgromadzenia pasjonistów świętego Pawła od Krzyża, będąc wcześniej odrzuconym przez lazarytów i kapucynów. Jako nowicjusz, pomimo kilku sprzeciwów ojca, Wincenty złożył śluby zakonne 24 września 1769 roku. Wkrótce zasłynął jako wybitny kaznodzieja. Kilkakrotnie też sprawował apostolstwo wśród ludu środkowych Włoch razem ze świętym Kasperem del Bufalo, założycielem Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Zyskując sobie popularność w Rzymie, Wincenty kilkakrotnie wygłaszał kazania przed samym kolegium kardynalskim. Awansował też w hierarchii swojego zakonu, aż został postulatorem generalnym od 1792 roku aż do swojej śmierci. Wincenty był również kierownikiem duchowym wielu dusz wybranych, m.in. błogosławionej Luizy Mauricji i błogosławionej Anny Marii Tajgi. 5 lipca 1801 roku Wincenty został mianowany biskupem Tolentino i Macerata, gdzie wybudował nowe seminarium, któremu osobiście bardzo się poświęcał. Sam wybierał profesorów, witał każdego seminarzystę, osobiście prowadził co tydzień wykłady i wprowadził lekcje chorału gregoriańskiego. Ponadto angażował się w pomoc biednym, rozbudował sierociniec zakonu ojców z Somaski oraz konserwatorium w Tolentino i wzniósł przytułek dla starców. Szczególną uwagę zwrócił też na organizację katechezy przy odpowiednich szkołach, także dla dorosłych. Biskup Wincenty odmówił złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Napoleonowi, zgodnie z obowiązującym wtedy prawem, co niestety spowodowało rozwiązanie i rozproszenie różnych zakonów, za co biskup został wygnany na rok do Nowary, a w październiku 1809 roku do Mediolanu jako gość Barnabitów, a następnie różnych ludzi z wyższych sfer i szlachty. Papież, zgodnie z jego naglącymi prośbami, zwolnił Wincentego z biskupstwa Macerata, po czym powołał go na swojego doradcę. Wincenty jednak sprawował ten urząd przez zaledwie 40 dni. Dotknięty apopleksją zmarł 1 stycznia 1824 roku w rocznicę swoich urodzin. Wincenty został pochowany w Bazylice Świętych Jana i Pawła. 12 listopada 1957 roku jego ciało przeniesiono do kościoła świętego Filipa w Maceracie. Wydrukowano wiele wydań jego prac o ascezie i pobożności. Wincenty Maria Strambi beatyfikowany został 26 kwietnia 1925 roku przez papieża Piusa XI, a kanonizowany był przez Piusa XII 11 czerwca 1950 roku. W kalendarzu Zgromadzenia Pasjonistów jego wspomnienie obchodzone jest 24 września. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Wincencie Marii dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.